Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego na temat płotu, który powstaje na granicy polsko-białoruskiej. No właśnie, czy jest on potrzebny, co się stanie z tym płotem? Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. No właśnie, czy do Polski będą trafiać kolejni uchodźcy, setki tysięcy, a może nawet miliony uchodźców? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik, na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat kwestii płotu, który powstaje na granicy polsko-białoruskiej. Co na ten temat sądzi Jasno Jackowski? Czy rzeczywiście ten płot zatrzyma tutaj uchodźców? Ja w ogóle nagrywam osobny filmik na temat granicy polsko-białoruskiej. Jest to dosyć ciekawy, tak naprawdę film, temat. Ile kilometrów ma ta granica, jak jest ona szczerzona? czy rzeczywiście tutaj można sforsować tą granicę, że uchodźcy mogą to, dotrzeć do Polski. Wiemy o tym, że w mediach się pojawiły informacje, że powstaje zasieki, drut kolczasty, jeśli chodzi o ten płot, tak. Wojsko, które tam buduje, chociaż muszę powiedzieć, że tempo praktycznie budowania tego płotu no jest bardzo, ale to bardzo powolne, jeśli nawet nie ślimacze. Znaczy, ja rozumiem, że są określone moce przerobowe, ale czy w takiej sytuacji wojsko nie powinno się posiłkować też prywatnym, na przykład sektorem, firmami budowlanymi, żeby szybciej budować ten płot? I czy w ogóle on jest potrzebny? No bo pojawia się teraz informacja, że wojsko do, tego, do momentu kiedy to nagrywam, a więc tutaj pod koniec sierpnia zrobiło 6 km płotu. No, jeżeli granica z Białorusią ma ponad 400 km, z czego 180 km jest tej granicy wrażliwej, część granicy przebiega też wzdłuż rzeki. No, ale 6 km to powiecie sami, że to nie jest zbyt dużo, gdzie tak naprawdę ten płot musi powstać jak najszybciej. Więc to tempo powstawania płotu no jest bardzo, to bardzo powolne, nawet bym powiedział, ślimacze. Pytanie jest też takie, czy jeżeli ktoś chce stworzyć ten płot, tak, znaczy rząd polski, rząd Prawa Sprawiedliwości. To, czy nie powinno tutaj wziąć udział też przedstawiciele innych dużych firm budowlanych, którzy powinni pomóc w budowie tego płotu? Tak, no nie jest taka skomplikowana sprawa, żeby tylko wojsko mogło tego dokonywać. A wojsko, wojsko mogłoby na przykład to kontrolować czy doglądać, mogliby tu być inni robotnicy, żeby szybciej ten płot powstał, O ile my rzeczywiście przyjmujemy kwestię, że płot coś da. No właśnie, to Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób: płot niewiele da, a bardzo dużo kosztuje, tak wypowiedzie się tutaj Jasnowic Jackowski, chyba obliczono, że ten płot będzie w całości kosztował kilkaset milionów złotych, wyobrażcie sobie, ale to nie z pieniędzy uchodźców, nie z pieniędzy innego państwa czy Unii Europejskiej, tylko z pieniędzy naszych, z, po, z pieniędzy polskich podatników, a więc z naszych podatków, które odprowadzamy co miesiąc od pensji, od tego, jak kupujemy produkty w sklepie, płacimy za usługi. To kilkaset milionów złotych ma kosztować ten płot. No, na razie jest to 6 km, ale wzmocnienie tego, jeśli chodzi o dalsze, praktycznie kilometry, na pewno będzie tutaj sporo pieniędzy kosztować, jeśli chodzi praktycznie tutaj o zabezpieczenie na całej tej długości, tak? Tutaj, a więc zabezpieczenie na całej tej długości. No, szokująca sprawa, bo wiadomo też, że jeśli chodzi o te prace, one są bardzo ślimacze. Te prace praktycznie tutaj budowlane. No, to jest mówi płot niewiele da, a bardzo dużo kosztuje. Były to też takie zdjęcia, filmiki, które pokazują, że ludzie praktycznie rzucają tak kawałek drewna i ten płot są w stanie sforsować, że to nie jest jakieś zbyt duże zabezpieczenie. Może to jest właśnie płot, który ma charakter bardziej medialny, żeby ludzie widzieli, że tam coś się dzieje praktycznie na tej granicy, a de facto, praktycznie, no, nie będzie mi to żadnego znaczenia. W praktyce no, nie będzie mi to żadnego znaczenia bo będzie można łatwo praktycznie sforsować taką granicę, a więc no, przerzuć tutaj na przykład belkę drewna czy jakieś drzewo i będzie można po prostu łatwy sposób dostać się na, na granicę tej Polski, tak? jaka forma powinna być zabezpieczenia, jeśli chodzi o tą granicę, jeśli chodzi o ten płot, no to już jest inna sprawa, czy to rzeczywiście powinno być taki płot z drutu kolczastego, czy to powinien być płot taki, jak jest między Stanami Zjednoczonymi, a Meksykiem z betonu, czy jakieś zasieki, czy fosa, no to ja nie jestem specjalistą jakby od zabezpieczeń, natomiast no niewątpliwie, jeżeli pojawiły się takie filmiki, czy zdjęcia, gdzie wystarczy praktycznie zbić kilka desek i rzucić je na ten płot, jeśli chodzi o drutkoczast i łatwo sforsować granicę, no to to nie jest zabezpieczenie, tak? Może to jest pokazówka, jeśli chodzi o media, żeby ludzie widzieli, że coś tam się dzieje na tej granicy, no ale to jest to płot, który tak naprawdę nie da realnego zabezpieczenia, realnej ochrony. No więc jasno mówi, płot niewiele da, a bardzo dużo kosztuje. Bardzo dużo, praktycznie kosztuje. Może powstanie takiego płotu da taką gwarancję bezpieczeństwa, jeśli chodzi o polityków, tak? Którzy mogą powiedzieć, no, jak? Zobaczcie, przecież postawiliśmy płot, a więc dbamy o was, o wasze bezpieczeństwo. Chyba w takim kontekście, tak? Bo no, chyba nie w kontekście po prostu realnego zabezpieczenia. Zwłaszcza, że tak powiedziano, część tej granicy przebiega na wzdłuż rzeki, więc no, też jest kwestia tego, żeby zabezpieczyć praktycznie tą rzekę. A więc, staną to muszą się pojawić odpowiednie służby na statkach, czy na jakichś łódkach, pontonach, no nie wiem, jak zwał, tak zwał. Wydaje się, że tutaj jeśli chodzi o to zabezpieczenie tej granicy, no tutaj trzeba byłoby, żeby to było skuteczne, to nie tylko płot w takiej czy w innej formie, ale trzeba to po prostu to patrolować na każdy sposób, a więc drony, a więc helikoptery, kłady, nawet konie w tych ciężko dostępnych miejscach, jeepy, ludzie, tak, i wtedy rzeczywiście to może dać jakiś monitoring. Są przecież takie stacje mobilne, gdzie praktycznie podjeżdża się samochodem, wysuwa się kamera i można tutaj monitorować sytuację. Taka sytuacja jest w przypadku na przykład meczu w piłki nożnej, gdzie są mecze na przykład o podwyższonym ryzyku. Wtedy podjeżdża taki busik tak, z ciemnymi szybami. W środku są policjanci, troszeczkę jak samochód war, tak, w piłce nożnej i tam oni właśnie mają kamerę, która się wysuwa, która obserwuje, co się dzieje na ulicach, w takich miejscach po praktycznie czy jakieś są protesty, to też taki bus podjeżdża nieoznakowany. No właśnie, być może tutaj z tego powinno korzystać, e, jeśli chodzi o zabezpieczenie, jeśli chodzi o granice, no bo e, może być sytuacja taka, że dzisiaj jest ta grupa 32 uchodźców, jeśli chodzi o uszczyki górne, czy tam dolne, a zaraz może być na przykład ich tysiące, czy też dziesiątki tysięcy, tak, skoro ta granica będzie nieszczelna. To jest jakby kluczowa sprawa. Zresztą e, tutaj też są takie informacje, które dostają się do mediów, że e, oprócz tych uszczy górnych, bo to jest bardziej takie medialne, e, to też jest, sytuacja jest taka, że każdego dnia Straż Graniczna czy też Policja zatrzymuje innych uchodźców w mieście, tak w, na pograniczu. Ja mam też takie pewne obawy, że teraz wszyscy fokusujemy się tak naprawdę na tej grupie 32 uchodźców, a bokiem tak naprawdę może do Polski dostawać się jeszcze większa grupa, albo na przykład z innej strony, właśnie jeśli chodzi o granice państwa polskiego. To tak samo jak grupy przestępcze robią przemyt narkotyków, na przykład puszczają tonę narkotyku, kokainy, po to, żeby specjalnie, i to i dają jakiś synk, tak, niby po prostu tutaj, że nikt nic nie wie, i żeby służby to złapały, taki właśnie tonę kokainy. Wtedy służby robią faktycznie zdjęcia, wołają telewizję. Sukces, tak? Celnicy zatrzymali tam tonę kokainy w statku, na, w samolocie, tak? Czy w samochodzie, który był przewierzony Następuje uśpienie, praktycznie tych celników, A kilka godzin później do kraju wjeżdża na przykład kilka ton albo 10 ton kokainy. tak? Więc specjalnie dają w taką wrzutkę, żeby oczywiście te służby miały efekty, a za kilka godzin, przez to, że te służby są uśpione, przepuszczają jeszcze większy praktycznie tutaj tranzyt, jeszcze, większą, jeszcze większy praktycznie tutaj przemyt. Może być taka sama tutaj sytuacja, a więc świetnie będą zabezpieczone te uszczyki tam dolne i ten teren w pobliżu, a się okaże, że na przykład w innym rejonie będzie praktycznie ta granica dziurawa jak ser szwajcarski, tak? Jak ser szwajcarski, zresztą jak 6 km jest praktycznie tego potu powstało teraz pewnie przez, nie wiem, przez dwa tygodnie czy ileś, no to zakładając to tempo praktycznie powstawania tego potu, to w ciągu roku, nie wiem, gdyby tam powstało 50 km czy 100 km, no to jeżeli mamy tutaj 400 kilometrów, no niech będzie jeszcze 180 kilometrów, tak, do budowy tej granicy, no to przecież to chyba zajmie z 5 lat budowa tej granicy, to wyobraźmy sobie teoretycznie, hipotetycznie, tak, gdyby chciał tutaj dotrzeć grupa uchodźców, to przez 5 lat tutaj do Polski to by mogło z 10 milionów uchodźców dotrzeć. No ale to jest kwestia jakby tego, jak rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy staną na tak naprawdę wysokości zadania, jak zarządza no bo oczywiście żołnierze wykonują polecenia, które zapraszają dają z gó góry, tak, jeśli chodzi o Warszawę, czy przełożonych. Natomiast pytanie jest, tak naprawdę, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości radzi sobie z kwestią, faktycznie jeśli chodzi o kryzys, tutaj, tak, jeśli chodzi o uchodźców w Polsce. Nawet niektórzy mówią, że nie powinniśmy mówić uchodźcy, że to są migranci, ponieważ uchodźca to może być taki człowiek, który ucieka bezpośrednio do najbliższego kraju, a oni praktycznie docierając do Polski no, pokonali wiele krajów po drodze. Więc no, tutaj też jest kluczowa sprawa, jak tych ludzi byśmy nazywali: czy są uchodźcami, e, tak, czy rzeczywiście to są migranci już wtedy. No właśnie, piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Niewątpliwie sprawdza się ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że będziemy widzieć dużo wojska na granicy państwa polskiego, że dużo wojska będzie na ulicach, że wojsko będzie znajdować się też, że zagrożony będzie cienki pas znajdujący się na wschodzie kraju to rzeczywiście ma miejsce, tak, ta właśnie ta granica z Białorusią, ona jest dosyć spora. No, bo to 400 km to nie jest taki jakby cienki pas, wąski w sensie szerokości, a nie długości. Tak? I to rzeczywiście się praktycznie realizuje. Przedstawiałem takie przepowiedni na moim kanale. Jasno miał rację, mówił już to dużo wcześniej. Jeszcze tam była przepowiednia o tym, że wojska sporo będzie w, w obszarze Wabrzycha, w rejonie Wabrzycha. Ta przepowiednia, przynajmniej ta część przepowiedni, jeszcze się nie zrealizowała, co nie jest powiedziane, że ona się nie zrealizuje, czy później. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki. za słuchanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.